był zwrot na zadziesiat. Tak zapewne brzmi podstawowa komenda w szkole tresury psów milicyjnych. Pokaz na stadionie warszawskiej gwardii budził szczery podziw dla treserów i dla ich szalików. Wchodzenie i schodzenie po drabinie tylko pozornie wygląda łatwo. Każdy pies wam powie, że jest to przeciwne psiej naturze. Podobnie zresztą jak skakanie przez płonące obręcze. Próba węchu i zidentyfikowania właściciela obwąchanej części garderoby. A w ten sposób psy obezwładniają groźnego przestępcę. Mała inscenizacja próby przywłaszczenia motocykla pilnowanego przez czujnego stróża. Na zakończenie sensacja. Motocykl kierowany przez psa służbowego i przez psa w służbie ściśle tajnej.